Państwa już. No i Ganie, jak widzicie, coś się tu dymi, więc przystępuję zatem do działania, czyli do zgaszenia. Muszą zrobić rozwinięcie węża. Następna rota już przygotowuje sprzęt do cięcia. Ten, kto nie widzi, może podejść bliżej, ale ze starszych bym prosił. Jak widzicie, w samochodzie to osoba poszkodowana. Już jest załączona pompa hydrauliczna. Proszę Państwa, jest to robione pokazowo. Ze względu na bezpieczeństwa strażacy są ubrani w aparaty ochrony dróg oddechowych, dlatego że różne palące się środki są bardzo toksyczne, bardzo niebezpieczne dla naszych kur. Jak widzicie, dziewczyny sobie całkiem nie zrobią razu. Tutaj kolejna grupa już przygotowuje zestaw medyczny. Pierwsze się musi ratownik dostać do środka, który zabezpieczy poszkodowanego. W jakiś sposób dojścia sobie muszą zrobić. Kolega teraz otwiera maskę narzędziem hydraulicznym w celu wyłączenia akumulatora. Koledzy z tyłu wybijają szybę, żeby dostać się do poszkodowanego. Jeden z kolegów wchodzi do środka, by zabezpieczał poszkodowanego za pomocą kotla, będzie go tak zwanie ekranował. Drugi już rozcina. Tu jeden kolega z roty czy koleżanka teraz jest w zabezpieczeniu wodnym. Jak widzicie, narzędzie ma dużo siła, to nie jest tak łatwo kawałek blachy odgiąć. Kolego, wycinamy przednią szybę. Jak zauważyliście, tylna szyba się skruszyła w drobny mak, natomiast przednia to jest ciężka robota. Szyba jest zespolona, klejona. Nie można tego wyważyć w taki prosty sposób, jak tylnią, że rozbijamy i mamy. Bo jeszcze kolega wybije przednią szybę ze względu bezpieczeństwa. Następnie przejdzie do bocznej szyby, gdzie wszystkie porozbija. Jeżeli robimy takie otwarcie, wszystkie szyby są z reguły naprężone, ponieważ... Proszę Państwa, jak już powiedziałem, jest to robione w sensie tak zwanym zwolnionym, bo jeżeli to jest naprawdę wypadek drogowy, także to nie ma czasu na takie zwolnione, tylko my Wam chcemy to pokazać, jak to wygląda naprawdę. I pierwsza szyba poszła, widzicie, jak to się kleje, jak to jest nieporęczne do usunięcia. A druga rzecz, która jest bardzo niebezpieczna, jest to bardzo ostre. Tak właśnie usuwamy zabezpieczenie na akumulatorze, jeżeli nie posiadamy czasu do tego. Kompletnie używamy ostrych narzędzi, ucinamy cokolwiek, żeby tylko napięcie w samochodzie wyłączyć. Przystępujemy do wycinania, odwiatania pięknych drzwi. Thank you.
bardzo od 20 kg. Thank you.